schyłku roku 1918, gdy dogasała Wielka Wojna, zaświtała polska niepodległość. Po 123 latach zaborów pojawiła się realna szansa odzyskania suwerenności Rzeczpospolitej. Z chaosu wyłaniała się nowa mapa Europy z miejscem dla Polski. Dla obrony zrębów niepodległości potrzebna była własna, silna armia, powoływana na zgliszczach zrujnowanego kraju kosztem ogromnej ofiarności społeczeństwa. Powstawały w szybkim tempie nowe jednostki, wśród nich 7 Pułk Ułanów Lubelskich, formowany od początku listopada na terenie Kraśnika, Lublina i Zamościa. Rozkazem z 5 listopada 1918 roku dowództwo wojsk polskich formalnie mianowało twórcę pułku, rotmistrza Janusza Głuchowskiego, pierwszym dowódcą jednostki. 30 grudnia 1918 roku rozkazem szefa sztabu generalnego pułkowi zostaje nadana nazwa i barwy. Odtąd 7 Pułk Ułanów nazywany był Ułanami Lubelskimi lub Siódmakami. Już pod koniec listopada 1918 roku pułk zorganizowany i zgrupowany w Kraśniku wyruszył do walki z Ukraińcami i przeszedł swój chrzest bojowy pod Rawą Ruską. 6 lipca 1920 roku dowództwo pułku objął major Zygmunt Piasecki, który dowodził nim następnie przez 8 lat. Do historii oręża polskiego przeszedł 7 Pułk Ułanów Lubelskich w boju pod Cycowem 16 sierpnia 1920 roku. 7 Pułk Ułanów Lubelskich odegrał niezmiernie ważną rolę w bitwie pod Cycowem. Walczył w ramach 4. Brygady Jazdy razem z 3. Pułkiem Ułanów i pierwotnie jego rola miała być mniejsza. Miał uderzać, obejść Cyców z wschodu, natomiast główne uderzenie miał wykonać 3. Pułk Ułanów razem z piechotą. Niestety sytuacja na polu bitwy lekko wymknęła się spod kontroli. Rosjanie uprzedzili polski atak. 3. Pułk Ułanów musiał przejść do obrony i w tym momencie główny ciężar walk i główne uderzenie spadło na barki dowodzącego 7. Pułkiem Ułanów majora Piaseckiego. Doskonałe dowodzenie majora Piaseckiego, odwaga Ułanów i ich opanowanie na polu walki, a przy tym szczęśliwy zbieg okoliczności, spowodowały, że natarcie 7. Pułku Ułanów stało się natarciem decydującym o zwycięstwie brygady. Bitwa miała ogromne znaczenie dla Cycowa wówczas, a zwłaszcza może dla Lublina, ponieważ nie dopuściła bolszewików do Lublina. Cyców stał się sławny. Cyców został wyryty na grobie nieznanego żołnierza jako jedna ze 100 najważniejszych bitew polskiego oręża. No i Cyców do dziś w swojej małej ojczyźnie może honorować 7 Pułk Ułanów, co zresztą czyni, i pielęgnować legendę Zygmunta Piaseckiego. Triumf okupiono znacznymi stratami. 7 Pułk stracił 5 oficerów i 17 ułanów, piechota 8 żołnierzy. Tablica na cmentarzu wojennym w Cycowie zachowała ich nazwiska. Bitwa pod Cycowem była epizodem, ale tak naprawdę pułki, które stoczyły wtedy walkę, były częścią składową 3. Armii Zygmunta Zielińskiego, która miała osłaniać 4. Armię generała Leonarda Sikierskiego, który miał wykonać główne uderzenie na siły bolszewickie. Pułki 3. i 7. Pułk Ułanów, jak również bataliony etapowe lwowski i łódzki, miały osłaniać drogę na Lublin. Udało się to świetnie zrobić, chociaż bataliony etapowe poniosły ciężkie straty, jednak wkroczenie do walki 3., a przede wszystkim 7. Pułku Ułanów uratowało całą sprawę. Wyraził to bardzo dobrze w 1924 roku marszałek Piłsudski, który w swoich rozważaniach zastanawiał się, co się stało z bolszewikami, a tak naprawdę z grupą mozyrską dowodzoną przez generała Dotola, która miała iść na Lublin i niejako oskrzydlić armię Leonarda Sikierskiego. Marszałek wyraził się tak: nie było jej wcale, myślałem, że śnie. Dzięki temu bitwa pod Cycowem, jak i sama miejscowość, pisała się w chlubnie w historię polskiego oręża. Do lutego 1921 roku 7 Pułk pełnił służbę dozoru linii demarkacyjnej Dzisna-Druja, po czym transportem kolejowym powrócił do Kraśnika. Tam odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń w jego historii.
22 marca 1921 roku w majątku Olbięcin koło Kraśnika generał Kazimierz Sosnkowski przekazał pułkowi sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Ziemi Lubelskiej. Następnego dnia w Kraśniku odbyła się uroczystość jego dekoracji orderem Virtuti Militari przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. 7 Pułk Ułanów Lubelskich należał do czołówki oddziałów polskiej kawalerii. Na 40 pułków w Polsce tylko 5 z nich zostało odznaczonych krzyżem Virtuti Militari na sztandar, w tym 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Poza tym dowódca 7 Pułku z wojny bolszewickiej, major Zygmunt Piasecki, jako jedyny kawalerzysta w całej Polsce posiadał 3 krzyże Virtuti Militari. W okresie międzywojennym pułk stacjonował w Mińsku Mazowieckim, z dumą nosząc imię i hołdując tradycjom 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Pełnił szczególną rolę w armii II Rzeczpospolitej. Odwiedzany był wielokrotnie przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W wojnie obronnej 1939 roku 7 Pułk Ułanów Lubelskich wszedł w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii Armii Modlin. Walczył w krwawych bojach na północ od Warszawy i w walkach odwrotowych na Lubelszczyźnie. W III Rzeczypospolitej koło żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich rozpoczęło oficjalne starania w MON o przekazanie nazwy, barw i tradycji pułku odpowiedniej jednostce odrodzonego Wojska Polskiego. W rezultacie tych starań minister obrony narodowej powołał 7 Pułk Ułanów Lubelskich imienia Kazimierza Sosnkowskiego w szeregach 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej imienia księcia Józefa Poniatowskiego. 9 czerwca 1996 roku drugi pułk Kawalerii Powietrznej został przemianowany na 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Spełniły się marzenia i prorocze słowa generała Kazimierza Sosnkowskiego, szefa pułku, skierowane na obczyźnie, do jego kombatantów. Niechaj sława żołnierskiej zasługi, miłości ojczyzny i wzorowo spełnionego obowiązku będzie po wsze czasy drogowskazem dla pokoleń i dla przyszłego 7 Pułku Ułanów, który, niezachwianie wierzę, odrodzi się w wolnej i szczęśliwej ojczyźnie.